Are you listening? Damn. Proszę Państwa, Park Żurakowskiego w Paris Bay. Janusz Żurakowski, no człowiek, którego powinien znać każdy Polak. Człowiek legenda tutaj w Kanadzie. Lotnik, który jako pierwszy oblatał legendarny kanadyjski samolot Avro Arrow. Żurakowski pierwszy przekroczył prędkość dźwięku w tym samolocie. Samolot latający z podwójną prędkością dźwięku. Wtedy w latach 50. Proszę Państwa, niestety z do dzisiaj niewyjaśnionych powodów program został skasowany, samolot pocięty na żyletki. No i rozczarowani piloci, część z nich przeszli do Stanów Zjednoczonych, do tamtejszych producentów samolotów, zakładów badawczych. A Janusz Żurakowski osiedlił się tutaj na Kaszubach, prowadził ośrodek dla turystów i stał się legendarną postacią dla nas Polaków. Piękny człowiek, piękny wewnętrznie, prawdziwy Polak, oczywiście lotnik, który bronił Wielkiej Brytanii, również zasłużony dla obcych, ale zasłużony też i dla nas, dla Polaków, dlatego warto o nim pamiętać, warto jego nazwisko przytaczać przy wszystkich możliwych okazjach. Avro Arrow. Chodzi o ten znak polskiej szachownicy na kadłubie Spitfire, który jest modelem właśnie w Parku Żurakowskiego. Jak wiemy, na początku, jak ten park powstał, było coś takiego. Później, nie wiemy z jakichś powodów, to ten zniknął, ten znak. No i była kwestia właśnie, żeby to wróciło. No i po pewnych transakcjach jest znowuż na kadłubie polska szachownica na właśnie... Kto musiał wyrazić zgodę na to? To znaczy może czy zgodę, chodzi o to, że miałem przyjemność być na spotkaniu akurat właśnie zarządu tego parku i przedstawiłem zdjęcie, na którym między innymi jest Żurakowski na tle, w tle jest Spitfire, na którym on latał i tam jest właśnie polska szachownica i myślę, że to zdjęcie z gazety notabene bardzo przemówiło do tego, że no i akurat było tak, że pani prezydent, niestety nie pamiętam jej nazwiska, wyraziła, że oni właśnie też mieli zamiar, żeby to zrobić. Te litery na kadłubie tego samolotu, mianowicie jest pierwsze dwie litery oznaczają jednostkę, specyficzną jednostkę, natomiast ostatnia litera Z dla niektórych pilotów, którzy byli zasłużeni, właśnie to jest pierwsza litera nazwiska Żurakowski. I to jest w oznaczeniu symbolu samolotu, tak? Tak, ta indywidualnym. Litera Z to oznacza pierwsze litery jego nazwiska.